VSDC Free Video Editor, podkład dźwiękowy. Stwórzmy nowy projekt. Parametry są mniej istotne. Dodajmy teraz do zakładki Resource Window pliki, które przygotowaliśmy do obróbki. Jest to jeden plik wideo, mecz z dźwiękiem oraz dwa pliki audio. To mogą być pliki MP3, WAV czy jakikolwiek inny format dźwiękowy. Przeciągamy je i one się pojawiają w Sans. Takie pliki możemy przygotować także samodzielnie, na przykład z użyciem narzędzia Voice Recorder, które nie jest zresztą zbyt piękne, albo z bardzo popularnym programem Audacity. Mamy przygotowane źródła. Żeby jednak licencji stało się zadość, ja te pliki dźwiękowe pobrałem ze strony FreeSounds, ale one są na licencji CC BY 3.0, a zatem muszę podać ich autora. I tu możemy odczytać dane jednego z tych plików, a tutaj autora i dane drugiego z tych plików. Wróćmy do edycji. Na początek przeciągamy w obszar edycyjny film. Możemy go dodać jako audio albo jako audio i wideo. Wybieramy pierwszą opcję, to jest i obraz, i dźwięk. 3 minuty 20 sekund to jest zdecydowanie długo jak na moje, za długo jak na moje potrzeby. Możemy część wyrzucić. Czy poprzez, jeżeli chcę tylko końcówkę skrócić, to mogę złapać tu i przeciągnąć. A jeżeli chcę wyrzucić pewne fragmenty, no to oczywiście zaznaczam te fragmenty. A zresztą wyrzućmy całą tą część. 20 sekund nam mniej więcej wystarczy. Przełączmy się oczywiście na edytor i możemy po zaznaczeniu zrobić cut out fragment. Wycinamy go. Zostało nam około 20 sekund filmu. Spróbujmy go puścić. Oczywiście nie z samego końca, tylko od początku. Dźwięk jest szalenie cichy, jak widzimy. Zgłośnijmy go. Przełączmy się, oczywiście wskazujemy obiekt, przełączamy się na zakładkę Property Window i odszukujemy Audio Volume, czyli głośność dźwięku. Zwiększamy tę głośność, czyli plus decybeli dodajemy. Oczywiście najlepiej metody prób i błędów. Ja już myślę, że około 26 decybeli to będzie w sam raz dla tego meczu. 26 decybeli, teraz spróbujmy. Tak. Teraz słychać dźwięki zdecydowanie wyraźniej. Chciałbym jednak obrobić niezależnie pierwszą część filmu i drugą część filmu. Należy go zatem przeciąć. Wskazuję znowu ten obiekt i oczywiście najpierw muszę pokazać, w którym miejscu jest cięcie, tak? Czyli nasz wskaźnik tu przesuwamy i mogę ciąć film. Split into parts. Mamy już go w dwóch kawałkach. Przerabialiśmy to zresztą we wcześniejszym filmie. Oba są zaznaczone, a zatem muszę zrezygnować z zaznaczenia i wskazać ten, który będę wyrabiał, a zajmę się drugim. Ostatni przycisk w zakładce Properties Window to rozseparowanie Split to Video and Audio, czyli rozseparowanie dźwięku i wideo. Tu mamy teraz czyste wideo, a tutaj sam dźwięk. Wyłączmy ten dźwięk. Mogę go równie dobrze wyrzucić, jak i wyłączyć widoczność tej warstwy. Nie będzie ona brała udziału w renderingu. Spróbujmy. I jak widzimy, od tego miejsca nie mamy już dźwięków. Dobrze. Dodajmy nasze intro. News intro. W miejscu markera, a zatem zróbmy to na początku, jak na intro przystało. Przeciągam je w obszar roboczy, czy tu, czy nawet gdzieś z boku, to nie ma kompletnie znaczenia. Pojawiło się. Spróbujmy puścić i zobaczymy, co uzyskaliśmy. Słyszymy i dźwięki z meczu, zmiksowane z dźwiękami intro. Bardzo dobrze. Dodajmy drugi plik, helikopter.
dodamy go w to miejsce. Czyli jeszcze będzie trwał fragment meczu z dźwiękiem, ale potem już będzie fragment meczu bez dźwięku i tam będziemy słyszeli tylko helikopter. Przeciągamy znowu w dowolne miejsce, niech to będzie tu. Widzimy, on jest nieco dłuższy. Jak już mówiłem, jeżeli pliki są zbyt długie, nie trzeba je nawet wycinać, wystarczy je złapać tu i przeciągnąć. Za chwilę to zrobimy. Dodam najpierw do niego jednak pewne efekty. Dlaczego? Zwróćmy uwagę, jak gwałtownie się ten helikopter pojawia. Nie lubię tak gwałtownie pojawiających się ani obiektów wideo, ani dźwięków. Jeżeli operowaliśmy już na fade in i fade out, czyli pojawianiu się płynnym obrazu i zanikaniu obrazu, to te same efekty możemy także znaleźć dla audio. Wskazujemy obiekt, do którego chcemy je dołączyć. Efekty tym razem audio. Polecam przejrzenie całego menu, a my zajmiemy się amplitudą. No i oczywiście fade in, czyli pojawianie się dźwięku. 1,5 sekundy na początku jak najbardziej pasuje. I fade out, czyli zanikanie dźwięku. Także przez 1,5 sekundy na końcu tego filmiku. Może jednak to będzie za długo trwało. Ja zrobię tak. 1,5 sekundy narasta, 1,5 sekundy trwa i 1,5 sekundy zanika. Przy czym dobrze było wiedzieć, gdzie to się kończy, bo my właśnie teraz wyjdziemy z dźwięku. To jest to miejsce. No i dobrze by było, żeby nasz film w ogóle się w tym miejscu kończył. No to przeciągamy to wszystko, co wystaje poza koniec filmu. Skracamy. Dobrze. Jeżeli dźwięk powolutku zanika, to dobrze by było też, żeby obraz powolutku zanikał. Dodajmy zatem do tego obiektu, to jest wideo, efekt wideo, także fade out. To będzie w transparency fade out. Przez 2 sekundy niech zanika, proszę bardzo. Wyjdźmy do sceny naszej i zobaczmy, jak nasza pełna scena wygląda. Najpierw będzie intro zmiksowane z dźwiękiem z meczu, potem będzie sam mecz. Powolutku będzie narastał dźwięk helikoptera. Nie będzie słychać w pewnym momencie już dźwięków z meczu, a po chwili dźwięk helikoptera będzie zanikał i równocześnie będzie zanikał obraz. Sprawdźmy. Uzyskaliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy. Dziękuję.